hardcore team deathmatch. Oh yeah. Oh yeah. To jest Call of Duty, ziom. Ha! Już się miałem pomylić. Ale nie, 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 nie ze mną te numery. Dobra. Dziwne. Siemanko z tej strony. A, źle w ogóle się przywitałem. Hej, siemano wam wszystkim, ludziska. Nie, kurwa. Tyle. Dobra, spokojnie. Jeszcze raz. Nie no, żartuję przecież. Siemanko wam ludziska, z tej strony Solak. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym już drugim odcinku Nice Question NQ. Tak jest, ludziska. Niedługo przeprowadzę serię multiplayer z Battlefield 3, więc będzie... Tak jak się przedstawiłem wcześniej. No bo jestem po nagraniu trzech odcinków z BF-a. A, dobra, mniejsza. Więc tak, przejdziemy sobie do pytań standardowo, jak to w tej serii. W tle tam sobie będziecie oglądać, jak ja tam cisnę, bo staram się jakieś wybierać dobre mecze, żeby nie było. No to dobra, to przejdziemy sobie do pytań. Pytanie. Jaka liczba pytań cię zadowoli? Zajebisty to jest. Od Azji16. Wiesz co? Jaka liczba pytań mnie zadowoli? No, co najmniej tak z 5. No tak, no wiesz, no, tak z 5 chociaż, żeby było tych pytań, żeby jakoś wyglądał ten program, pseudoprogram. No więc tak, no przynajmniej 5, ale wiecie co? Od dzisiaj tak jest, daję wam zezwolenie, możecie maksymalnie 3 lub 1. Lub dwa, no wiecie, maksymalnie 3 pytania, tak żeby nie było sucho na kanale, no wiecie, tak żebym miał na to odpowiadać, no. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie zadać jedno pytanie, jeżeli chcecie, możecie dwa, jeżeli chcecie, możecie trzy, maksymalnie 3. Dobra, kolejne pytanie, nie, Zbysław mi mówi, żebym obejrzał Gurgo recenzję. Tak, znam Gurga, poznałem go właśnie dzięki Ihabotowi, tak się powiem. No więc, no tak, no znam go, oglądałem jego tam recenzję tych penisów, co tam lizał, próbował jak smakują, smaki penisów po prostu, no, pamiętam. I tam jeszcze smaki frugo, jakieś tam pierdoły mieszanki robił, nie wiadomo co. Więc, no tak. Nawet widziałem jego jedną recenzję, nawet czegoś tam, ale już zapomniałem czego, więc znam Gurga. Czasami, bardzo rzadko, ale czasami do niego wpadam. Mr. Line Game pyta, skąd masz takie zajebiste intro? Ćwiczy się. Nie wiem, żartuję. No tak, no ja sobie sam robię intro, jakby nie było. No ale wiesz, ziomuś, no z 5 lat już robię w Sony Vegasie, także no jakieś tam znaczy ogólne podstawy, jakieś tam efekty jeszcze plus, coś tam szlifowałem. A ta animacja jeszcze z początku to jest zrobiona w Cinema 4D w Adobe After Effects. Tak jest. I to chyba tyle. Dobra, Expositive.pl pyta, co myślisz o BF4 i jak ci pójdzie na wysokich, to zmienisz Windows 7 na Windows 8, bo sam nie wiem, czy na wysokie musi być 8. Nie, 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 ziomuś. Jeśli chodzi o system operacyjny, to tu nie ma nic do rzeczy. Może być i Windows 7 i może być i Windows 8, także tutaj różnicy ci nie robi. Jedyne co, to Windows 8 troszkę zżera więcej procesoru, RAMu, także bardziej jakby ci zżera twoje maksymalne możliwości komputera. No więc nie wiem, jeszcze tego nie sprawdzałem nawet, wiem, że patrzyłem na te... O Boże, minimalne wymagania, no to jest kurwa kosmos, to jest kurde kosmos. Jeżeli mi będzie szło na wysokich, a nie na ultra, czyli na najwyższych, to będę w niebo wzięty po prostu, a jeśli nie, no to, co ma zrobić? Niestety, kurwa, na średnich i tyle, też się da. A co myślę o BF4? Wiesz co, widziałem jakieś tam trailery i etc. Jakieś gameplaye też. No więc... No fajnie wygląda. Oczywiście jestem tego zdania, że single będzie zmieniony. To na pewno. To jest jakaś alternatywa, jeśli chodzi o serię Battlefield.
Ale jeśli chodzi o graficzną stronę, to nie wiem, nic się chyba nie zmieniło takiego konkretnego. No, wiadomo, no, Frostbite 3, troszeczkę bardziej podrasowany, może większa, więcej detali to na pewno, ale jakiejś rewolucji po prostu nie ma, no, jeśli chodzi o to. Dobra, kolejne pytanie od Tyśka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Moje pytanie brzmi, czy myślałeś kiedyś o tym, żeby przestać nagrywać? No wiesz, wiesz co? Nawet wczoraj, nawet wczoraj miałem taką myśl, ale to mi szybko przeszło, bo no wiesz, no jak się nagrywa, to nie, to jest tak. Jeżeli widzę, właśnie to jest taki odnośnik do pytania pierwszego w NQ Kakapusty. I właśnie, jeśli chodzi o to, jak się udzielacie, to mam naprawdę wyjebane, szczerze mówiąc, czy mam 500 widzów, czy mam 1000 widzów, bo wiecie, ilość subskrypcji nie świadczy o tym, ile ma się ludzi oglądających. To jest to na pewno. Więc, no, ilość ta oglądających u mnie wygląda tak na poziomie, no, 100, 100, 100, 200, 100, 200, tak. A tych udzielających się to, no naprawdę, no tak maksimum to takie 20, no. Nie liczę tego jubileuszowego filmiku, ponieważ pokazaliście, że się da lajkować, że się da komentować. Ale odnoszę takie niestety wrażenie, że jest to zrobione tylko dlatego, że jest konkurs. Gdyby tego konkursu nie było, to by było, o, ale fajnie, super. To znaczy, no wiecie jak to jest. Może tak nie jest, no. Musicie mi to udowodnić w tym enku. No zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli są zajebiste po prostu komentarze i jest fajna atmosferka, to jak najbardziej mam banana na ryju i chce mi się dalej nagrywać. A jeżeli tego nie ma i jest aktywność bardzo, bardzo słaba, to no wiecie, że mam takie chwile, gdy no kuźwa, no chciałoby się przestać, ale niestety. Kurwa, jak ja długo odpowiadam na to pytanie. No bo wiesz, to jest takie proste pytanie, ale takie zawiłe jednak. Co ja mogę więcej powiedzieć? No co? Kurde, no nie wierzę. No właśnie, kurde, czasami tak mam, sorry za to. I umknęła mi ta myśl taka fajna, podsumowująca to pytanie. Nie, generalnie chodzi o to, że jeżeli jest aktywność, to jak najbardziej chce mi się nagrywać. Jeżeli wiem, że to ludzie oglądną i że nie są to puste wyświetlenia, a jeżeli nie ma, to po prostu mam czasami takie chwile wahania, czy skończyć, czy nie skończyć. No ale wiecie, mi to strasznie sprawia przyjemność. O, właśnie, to miałem powiedzieć, sorry za to. To miałem powiedzieć, mi to sprawia zajebistą frajdę, ponieważ na tym nic nie zarabiam. Tak, właśnie. Kurwa, czego ja nic nie zarabiam na tym? To jest niemożliwe po prostu. 2 lata na YouTube i w ogóle, kurwa, nic. Dobra, może przestanę troszeczkę. No wiecie, za dużo tego, że tak powiem, izotonicznego czegoś. Nie, faktycznie troszkę mi się odbija potem. Ale dobra, to nic. Da się przeżyć. No więc, dalej czytając. Chodzi mi o to, że jesteś już długo, dość długo na tym porocznym YouTube, a widzów nie masz jakoś zbyt dużo. Odliczając te martwe suby. No więc, odpowiedziałem ci na to pytanie. Mam nadzieję, że. Dobra, że satysfakcjonująco. To po prostu chciałem powiedzieć. Tak jest. No ja wiem, no jestem dość długo na YouTube. Jak zauważycie, mój pierwszy filmik, czyli Assassin's Creed Revelation, początek, ma bardzo dużo wyświetleń, bo jako tako jeszcze te 2 lata temu ponad, dało się wybić po prostu na filmikach, także, ale tu chodzi generalnie o was. Jeżeli wy wspieracie film, dając lajka i komentując go, to jak najbardziej to, jakby to powiedzieć, poszerza tą całą sferę tych widzów i po prostu trafia to do innych oglądających, a jeśli im się spodoba, oni lajkną, oni to podają dalej i tak się koło zatacza. Także tak to wygląda mniej więcej. Kakapusta. Kolejne pytanie na kolejny odcinek. Był kiedyś taki okres u ciebie, że nagrywanie miałeś daleko, widząc jakiś hejcik na kanale, albo absolutny brak aktywności? Tak jest.
Wiecie co, jako tak, jakiegoś tam większego hejtu nie było, nigdy, bo generalnie rzecz biorąc, trafia to jakoś do ludzi, to moje gadka i te moje filmiki, także, no ale są pojedyncze filmy, gdzie się trafi jakiś delikwent, który nawet nie obejrzy filmiku, da tą łapkę w dół i spierdoloza. I tyle go świat widział. No. Także Ej, ty jesteś pół roku tylko? Ojej, nie wiedziałem. Myślałem, że troszkę dłużej jesteś. Nie, chyba troszkę dłużej jesteś. Wiecie co, bo ja strasznie sobie przykuwam widzów do... No wiecie, do oka, no bo jest was dość mała grupka, powiedzmy. No to ja każdego zapamiętuję i... EvoMaster98, maszcie mi to pokazać i mi zadać pytanie. A jeśli nie, to wchodźcie na jego kanał i mu spamujcie tam, żeby wszedł na mój kanał, bo go dawno już nie widziałem. To jest fajny widz tak samo. I co? To tyle chyba, no. A czytam dalej, odpowiadając. Jestem z tobą około pół roku i jedyna pauza była jakaś, jak miałeś wyjazd. No tak, tak, miałem wyjazd w kwietniu, wyjechałem sobie do Niemiec, żeby sobie coś hajsu zarobić. Miałem taką propozycję, no zrezygnowałem wtedy ze studiów też. No ale nic, no hajsu trochę zarobiłem, coś tam na sprzęt by było, na razie jakoś to kiszę, bo miałem to na inne wydatki po prostu wydać. Na monitor po pierwsze, bo ja mam kwadratowy monitor. Tak, to jest trudne do uwierzenia, ale w dzisiejszych czasach Solak, który nagrywa w jakości panoramicznej, ma kwadratowy monitor. Zresztą, co ja mówię, no widzieliście to na tym, na jubileuszowym odcinku, także. A jeszcze czytając dalej, sorry za tą zabiechę. Ogólnie patrząc, moim zdaniem twój kanał powinien mieć po takim czasie z 30k widzów, tak na luzie. To jest przykre, jak widzę na YouTube Minecrafty itp. itd., a taki kanał jak ty ma małe zainteresowanie. Ty masz różnorodność, a oni mają dzieci z podstawówki. PS, dziękuję. Ja ci dziękuję za to bardzo pozytywne podejście na mój kanał. Wiesz co? Ogólnie patrząc, wiem, to by było możliwe. Możliwe by to było, że mógłbym mieć te 30 teoretycznie k widzów na moim kanale, ale gdyby ci widzowie tak się udzielali, bardzo, naprawdę bardzo się udzielali, to tak, to ten kanał by miał, bo wiecie, lajkując i szerując, a zresztą to mówiłem, dobra, no wiecie jak to działa, no. Gdybym miał, to zależy jak, na jakich trafi się widzów, po prostu. Gdybym miał po prostu ich troszeczkę więcej... Takich, wiecie, takich widzów jak wy, po prostu Tysiek, Kapusta, Skros, Zbysław, Azji, Mr. Line Game. Teraz ostatnio się pokazał, już go nie będę tak zachwalał, ale X-Pozytem też coś tam komentuje i lajkuje, także jest git. No, ale wiecie, jakbym miał takich widzów, to w sensie więcej takich widzów, to tak. To bym dzisiaj miał te 30k, kurde mać. Ale niestety, nie udało się. No zobaczymy, no jakoś, wiecie, ja mam strasznie zajebistą satysfakcję nagrywając to i widząc, że to ludziom się podoba, więc to mi na razie wystarcza. Nie muszę zarabiać na tym. Kolejne pytanie i ostatnie od Skrosika. Tak, Skrosik to jest też mój najczęstszy widz, który się udziela. I za to wam bardzo chciałem podziękować, ludziska. Gdyby nie wy, to bym po prostu nie nagrywał tych materiałów, bo by mi się nie chciało. Wiecie, jak to działa. Solak, mam pytanie. Jaką masz nazwę na Battle Logu? Mam i tu nie podam. No i tak. I tyle. To takie pytanie. Ale to już wiesz, Skrosiku, mój drogi, ponieważ już cię dodałem na Battle Loga, także się nie przejmę. No i co? I to tyle. Myślę, dobra celność, ja tam z kuszy nie umiem strzelać. To zobaczysz może dzisiaj, jakiego tam gameplayka sobie walnąłem. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za te pytania. Możecie jeszcze więcej zadawać. Jeżeli ktoś widzi pierwszy raz ten, to nie pozostawaj obojętnym, po prostu jebaj te pytania. Będzie fajniej, śmieszniej może nawet. Jeżeli mam takie dni, tak jak dzisiaj, na przykład mam dobry humor teraz, no nie? I sobie nagrywam tak na luzie. To jest bardzo fajne. Poza tym nikt mi nie przeszkadza, jestem sam w domu, jest zajebiście, po prostu mogę się powydzierać troszeczkę. Jest druga w nocy, a ja i tak mam wyjebany na to. Także...
No dobra, to by było na ty... O ja pierdol! Ponad 16 minut już! Masakra! To jest mój najdłuższy enku. Po prostu masakra. Tak się rozwodziłem na te pytania. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. I co, no, wspierajcie film, udzielajcie się ludziska, a będzie takich więcej odcinków. Tak. Tak sobie zakończymy. Spokojnie. Bez żadnego szurburu. No. To tyle. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Pa, pa. Na razie. Nie, nie tak kończę, no kurwa, co to ma być? Co ja, rog jestem? No. Bez takiego mi tutaj. No. Dobra, tyle. Nie, dobra. Boże, jakie to było wymuszone. Masakra. I znów przedłużam, kurwa, zatrzymajcie mnie. Dobra, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz, wielkie. Pamiętajcie, żeby się... Boże, powtarzam się, kurwa. Dobra, tyle, koniec, na razie.